Audio Jungle. Hej, hej! Witam was ponownie w nowym cyklu. Objeżdżamy pobliskie jeziorka. A że znowu mam piękną pogodę, grzechem by było nie skorzystać, zwłaszcza, że jeszcze jest ciepło na dworze, jest piękna pogoda, a ja mam akurat dzionek wolny. To mówię, skoczę sobie na pobliskie jeziorka. A trzy pobliskie jeziora. I teraz tak, tu jest sprawa właśnie bardzo ciekawa, bo jedno z tych jezior w moim mniemaniu zawsze nazywało się miejskie i zawsze wedle mniemania ludzi, z którymi się spotykałem i których znam, zawsze tak było, czyli miejskie, ale ponoć nazwę jezioro zmieniło. I teraz kurka, nie wiem jakie, coś na te drzwi brzmią, jakoś tak. Drugim jeziorem jest jak najbardziej popularne jezioro Uniemskie, ale czy dalej tak się nazywa? Tutaj też wielki znak zapytania. No idź. I jeszcze jezioro, i właśnie te nazwy, jezioro Chełmońskie. Co tu się dzieje? Ale czy dalej się nazywa Chełmońskie? Czwart go wie. Pierwsze to będzie na naszej mapie w odwiedziny jezioro dawne miejskie, jak się teraz nazywa, nie wiem, ale jedziemy właśnie tam. Jaka kultura, kieroneczki. W sumie to nie lubię jeździć Suzy po takich drogach, na jakie za chwilkę skręcę. Troszkę się bidulka upierniczy, ale... czego to się nie robi, żeby nagrać film, nieprawdaż? Swego czasu za gówniarza, no to wszędzie tutaj do tego jeziora nachodziło się na piechotę. A mało tego, chyba po mojej lewej stronie, wolę tu zwolnić, bo tu chyba po mojej lewej, tutaj dokładnie w tym miejscu, biegła linia torów, ale dla wąskotorówki tutaj, i można było sobie w tą wąskotorówkę wsiąść na stacji w Łobzie i wysiąść na stacji, która znajdowała się vis-a-vis jeziora, wtedy się nazywało Miejskie, chociaż może to tylko nazwa taka publiczna, Miejskie, którą przyjęli ludzie, ale a cały czas może nazwa była inna, ale przyjęło się Miejskie i zawsze było: idziesz na Miejskie? No to idziesz na Miejskie. Każdy wiedział, gdzie to jest. Tutaj nie Suzy, ale jakiś kład by się przydał, albo cross.
Krosem to by pośmigał tutaj. A i z moim kręgosłupem to daleko bym sobie zaśmigał. No tak prawdę powiedziawszy, przerwa, którą miałem, około 2-3 miesięczna, spowodowana była, no co by tu nie mówić, urazem kręgosłupa. Uniemożliwiła mi praktycznie rzecz biorąc wsiadanie na tą piękną maszynę. Uwierzcie mi, płakałem z tego powodu, ale tak jak wspominałem w poprzednich filmach, w poprzednim filmie, życie życiem, zabawa zabawą. Ciężko jest niekiedy pogodzić te dwie rzeczy. Powiem wam szczerze, że samochodem to tu kuźwa raczej bym nie ma nie wjechał. Może tam dalej jeszcze gorzej będzie. Chyba muszę rolgas coś, kuźwa. Źle mi działa, zobaczcie, no... Lipa, luz za duży. Kurnie, na tych manetkach to jest... kibel straszny. Jest przestrzał za duży i strasznie duże, źle mi przegazówki wychodzą teraz. Nie mogę się wczuć. Muszę kupić nowe manetki. No i zaraz tutaj chyba była stacja gdzieś, bo tu jest przejście. Tam do Świętoborca. Zaraz tutaj gdzieś była chyba stacja. Że no, piękne czasy to były kiedyś. Pyk, wsiadało się na... O Jezu, PKP. 5 minut człowiek był na miejscu. Voila! Jesteśmy na miejscu. Sobie gdzieś przyparkujemy tutaj. Dobra. No i jesteśmy na miejscu. Czy się dużo tutaj zmieniło od czasu, kiedy byłem ostatnio? No co, dobudowali ławki. Stare poperelowskie przebieralnie ciągle zostały. No cóż, parę ławeczek, nic więcej nie ma. Jest i tablica informacyjna, której tak bardzo mi brakowało w cyklu poprzednich jezior, które odwiedzałem. Idę sprawdzić, jak się nazywa. Ciekawy właśnie, bo nie jestem... Nie spojrzałem, czy w Google'ach też jest na mapach już nowa nazwa. W sumie mogłem zobaczyć, ale jak będę obrabiał, to wtedy sobie spojrzę. Kładka. No właśnie. Jezioro Dybrzno. Właściciel Skarb Państwa w dzierżawie Polskiego Związku Wędkarskiego. Kąpielisko niestrzeżone, gmina Łobez. I co tu mamy? Dybrzno, data pomiaru 23 listopada 2014. No, tak jak mówię, no, nazwa została przyjęta niedawno. Głębokość maksymalna 2,4 metra. Jest bieżąca woda, ocena. No i to jest fajna tablica informacyjna. Stanowiska wędkarskie, pomost, miejsce budowania łodzi. To mi się podoba. To powinno być praktycznie rzecz biorąc na każdej. A i tak mi się wydaje, że chyba na tych jeziorach, które dzisiaj chcę odwiedzić, to jest. Na tym jeziorze, na jeziorze miejskie. No widzicie, tu jest jezioro Dybrzno, a to jest stara nazwa, tak? Który to jest 2006, na jeziorze miejskie, czyli jezioro miejskie, nie kłamię, zawsze ta nazwa była używana. Mamy tutaj zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym w ciągu całej doby, przez okres całego roku. Czyli tak naprawdę powiedziawszy, w tych wszystkich jeziorach naokoło pewnie jest to samo. Czy można się tutaj kąpać? Zapewne można, jak było gorąco, to i amatorów pływania w takiej wodzie pewnie nie brakowało. Kolejna rozpoczęcie.
pi, właśnie kładka. Ale chociaż widzę, tutaj jest bardziej stabilnie niż w porównaniu do tych poprzednich. No i mamy łabędzia nawet tam. No, czy jest stabilna? No to bym tutaj... O kuźwa, lepiej się nie wchodzę. A troszkę zarośnięte kaczuchy się tam chyba przygotowują do snu. Nie jest to duże jeziorko, bardzo malutkie, ale ma bogatą historię, jeśli chodzi o kąpielisko. Nie wiem, czy na internecie można jeszcze znaleźć starą widokówkę, na której z Łobzem, na której właśnie jest jezioro miejskie i Dybrzno, bynajmniej, na której jest jeszcze właśnie czynne kąpielisko z kładką, która była praktycznie rzecz biorąc naokoło. No ale może ta rewitalizacja, która ma nadejść, pomoże rzeczywiście w upiększeniu tego miejsca. I tyle. Tam jest linia kolejowa. No a tam rzeczywiście w tamtym kierunku gdzieś tam była... O proszę! Jednak ktoś jedzie. Amatorzy. Jeżeli chodzi o podmiejskie krosowe sprawy. Dźwięku słyszałem aż tutaj. Dobra, to by było na tyle. Spadamy do następnego miejsca. Tym razem jezioro Uniemskie. Ale jak ono się teraz nazywa? Jestem pewien. Ciao. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, jesteśmy teraz na trasie w kierunku drugiego jeziora. Tak zwanego jeziora Uniemskiego. Też tam dawno nie byłem. A, tutaj jest. Jestem bardzo ciekawy, jaką teraz ma nazwę. Straszna tutaj droga, ten kawałek. O jest. Rzeka Rega. No i jeżeli chodzi o trzecie jezioro, te chełmońskie, no to ono jest vis-a-vis jeziora, które się znajduje właśnie tutaj, nazywa się Uniemskie, jest tam. I też postaram się rzeczywiście Chełmońskie tam, Uniemskie tutaj. O, zobaczcie, zobaczcie. Czyli wygląda na to, że jezioro to jest dużo bardziej uczęszczane, aniżeli jezioro miejskie. Tfu, Dybrzno. Ale tylko chyba tu wędkarze. No nie no, nie jestem żadnym tam jakimś ekspertem od czystości wód i tak dalej, no ale ten jezioro Dybrzno było bardzo brzydkie i rzeczywiście jakieś takie zasyfione. Nie wiem, czy rybki lubią takie zasyfione jeziora, ale wygląda na to, że tak jak się patrzę tutaj, że to jeziorko jest Uniemskie dużo, dużo czystsze. Uj, proszę, ile ludzi tam jest. O, tutaj swego czasu też i biwaki, i kąpielisko odwiedzało się.
Nie gadaj, że jeszcze ludzie się kąpią. Jest początek września, ale temperatura w nocy już trochę spadła. Oho, jeszcze się kąpią. Jeszcze się kąpią. Gdzieś przyparkujemy tutaj. Dobra, prymaniek. No i jesteśmy nad drugim jeziorem. Dawne jezioro Uniemskie. Nazwę wzięło od wioski, która leży właśnie tam. Nazywa się Uniemie. Ale tu jest miłe zaskoczenie. Schowam się, bo chyba świeci. Teraz nazywa się jezioro Moszczenica. Dziwna nazwa. Kojarzy się od razu wiadomo z czym. No i pomiar właśnie 23 listopada 2014, czyli jednak w 2014 mierzyli wszystko praktycznie rzecz biorąc, co jest dookoła i ma wodę, głębokość 4 metry, powierzchnia 7 prawie 1,5 hektara. No, cena wody zrobiona, kąpielisko nie strzeżono, ale tutaj znowuż kładeczka bardzo ładna. Woda naprawdę tak jakby w porównaniu do miejskiego, cały czas te miejskie, myślę, dla mnie to jest jezioro miejskie, jest dużo, dużo czystsza. A no przed chwilą odjechała tutaj grupa, rodzina, która chyba zażywała kąpieli, mimo w początku września jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo ciepło. A super. Tutaj już jest dużo ładniej, naprawdę wypad nad jezioro, gdzieś tutaj rozstawić namiocik, czy połowić rybkę. Dużo lepiej. Też nieduże jeziorko, ale wędkarzy co nie miara. Jakoś tak czysto tutaj jest. Widocznie jakiś plan tutaj był ostatnio zrobienia. O, i rybki są. Super. Moszczenica. To dopiero ciekawe. Dobra, ciśniemy nad trzecie jeziorko. Ciekawe, czy się dalej nazywa Chełmońskie. I tutaj jest, nie wiem, czy jakaś, nie wydaje mi się, ale chyba wioska Chełm tutaj raczej nie leży, więc nie wiem, skąd ta nazwa Chełmońskie była, ale czy dalej tak się nazywa? Tego wam nie powiem. Dobra, do zobaczenia za chwilkę. Jedziemy vis-a-vis dosłownie tego jeziora, czy tam. No i voilà, trzecie jeziorko. Tak prawdę powiedziawszy, rozglądam się tutaj naokoło i próbuję znaleźć jakąś tabliczkę, ale chyba jej nie znajdę, ponieważ odnalazłem dwie duże tabliczki z napisem teren prywatny, więc skoro prywatny, to sobie może nazwać jak chcę. Przyjmijmy, że w dalszym ciągu jest to jezioro Chełmońskie, aczkolwiek nie wiem, skąd się ta nazwa wzięła. Syf. Tutaj jest niestety syfiasto. No niby jakaś plaża jest. Wygląda na to tak, jakby się ktoś tutaj kąpał, ale chyba wygląda to bardziej na prywatne kąpielisko, aniżeli, jak widać, jakieś państwowe, jeżeli tak można powiedzieć. To również jest bardzo małe jeziorko. Kilkanaście lat wstecz tak przychodziłem, kąpałem się tutaj. Pamiętam te czasy. A z czego jest jeszcze popularne to jeziorko? Ano tutaj jest coś takiego. Właśnie często i gęsto wypożyczając, nie wiem czy to od nadleśnictwa, ponieważ jesteśmy w lesie, czy od gminy, można sobie tutaj urządzić jakiś piknik albo, no lepiej tego nie będę tutaj pokazywał, czy jakieś party rzeczywiście zakładowe, na którym swego czasu byłem. Jadłem tutaj z tego ogniwa kiełbachę. Wszystko to jakieś takie tutaj zaniedbane, nie wiem, jeżeli tak to można nazwać. Chroni las. Tu wycinka. A i tamta droga, no bo zobaczcie tą drogę. Kurna, naprawdę przydałby się tutaj cross, bo jechałem dobre 10 minut na jedyneczce, ledwo co. Ta droga chyba prowadzi do wioski, żeby was nie skłamać,
rejony Strzmiela, gdzieś tam mniej więcej chyba się wyjdzie, ale na mapie zaraz pokażę Wam mniej więcej, gdzie tu się wyskoczy. O właśnie, w tym miejscu się chyba wyskoczy tą drogą, jeżeli. A tutaj jest dosłownie vis-a-vis jeziora Muszczynica. Tak to wygląda. Nie ma żadnej nazwy, czyli zostaje Chełmońskie. Ura, brawo, Chełmońskie. Myślałem, że może tutaj coś zrobię. I tyle. No i cóż, kochani, trzy jeziorka odwiedzone, kawałek trasy zrobione. Mamy godzinę 7.24, czyli 19.24. Słoneczko już powoli zachodzi, jako że mamy wrześniową pogodę. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapę. Jeżeli macie ochotę, dajcie suba. Z tego i tak kasy nie ma. Robię to tylko i wyłącznie. Robię to tylko i wyłącznie dla zabawy. Trzymajcie się ciepło, kochani. Cześć!